Ile kościoła w kościele? Pierwsze słowo Chrystusa z krzyża: pragnę. Miłość Boga. Kościół ma być miejscem doświadczania Bożej miłości. Kiedy patrzymy na mit o Orfeuszu i Eurydyce oczami ojców kościoła, w takiej pogłębionej interpretacji ewangelicznej, to odkrywamy, że lira, którą niesie Orfeusz w lewej ręce, nie jest w centrum tej opowieści. A ojcowie Kościoła mówią, że ta lira jest obrazem właśnie Kościoła. W chrześcijaństwie nie chodzi o Kościół. W chrześcijaństwie chodzi o Boga i o Jego miłość do człowieka, do całej ludzkości. I odkrywamy, że lira jest narzędziem, że jest znakiem, że jest sposobem, w jaki Pan Bóg chce przychodzić do człowieka. Kościół nie jest celem, Kościół nie jest centrum tej opowieści. Centrum jest miłość Boga, który woła do ludzkości: pragnę. Pragnę Ciebie, człowieku, który zgrzeszyłeś, który ode mnie odchodzisz i chcę Cię poszukać, znaleźć na różne sposoby, a najważniejszym takim sposobem, narzędziem, znakiem jest Kościół. I Kościół jest właśnie tą lirą, na której Chrystus wygrywa piękną melodię, chce wygrywać piękną melodię, która będzie opowiadać o miłości Boga do człowieka i którą człowiek urzeczony zechce usłyszeć i do Boga się skierować. Co Kościół sam myśli o sobie? Czytamy w Lumen Gentium, w tej konstytucji, która mówi o Kościele, o jego tożsamości, że Kościół jest w Chrystusie jakby sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. Trudna może definicja, ale dla mnie piękna i coraz bardziej ją rozumiem, że odkrywamy Kościół jako jakby sakrament w Chrystusie, czyli znak i narzędzie, czyli pewien instrument, poprzez który Bóg chce jednoczyć ludzi ze sobą i ludzi nawzajem we wspólnocie. Widzimy, że to nie jest proste, zwłaszcza dzisiaj w Kościele możemy odczuwać, że jest może nawet odwrotnie, że trudno niektórym odnaleźć się w Kościele, by spotkać się z Bogiem i trudno też pomyśleć jako o Kościele jako o narzędziu, znaku, który jednoczy ludzi. Tymczasem właśnie powinniśmy wszystko robić, żeby ta definicja się sprawdzała również dzisiaj. To przede wszystkim zależy od przyjęcia Bożej miłości, od pozwolenia, żeby Bóg nas ukochał, od usłyszenia tego słowa: pragnę. Pragnę, żebyście do mnie przychodzili i żebyście moimi oczami, z mojej perspektywy, jako Kościół patrzyli na ludzi. Jeśli zanurzycie się w mojej miłości, to wynurzycie się potem przed człowiekiem, żeby móc się z nim spotkać i żeby go pokochać tak, jak ja go kocham. Tak więc Kościół staje się sobą, kiedy pozwala Jezusowi, żeby mógł nas ogarnąć swoją miłością. Czytamy w liście do Efezjan: Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy, czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. To nam pokazuje, że Kościół nie jest idealny, że Chrystus poślubił Kościół na krzyżu i wołał: pragnę, właśnie wobec Kościoła, który jest grzeszny, który jest skalany, który ma zmarszczki. I to jego pragnienie polega na tym, że miłością swoją chce Kościół odnawiać, żeby był święty. Przypomina mi się taki dowcip, może dla niektórych wydać się niestosowny, ale dla mnie on jest o tyle istotny, że pokazuje nam, co tak naprawdę Kościół ma robić. Otóż pewien mężczyzna miał kłopoty w relacjach z kobietami i poprosił swego kolegę, który był bardziej śmiały, żeby go umówił z jakąś koleżanką. No i w końcu się udało znaleźć taką, ale kolega mówi do niego: ta koleżanka nie jest zbyt urodziwa, za to pięknie śpiewa. Tak więc spotkali się na kawie, w kawiarni i ten mężczyzna patrzy na tę kobietę, patrzy na tę kobietę, patrzy na tę kobietę i mówi: śpiewaj, proszę Cię, śpiewaj. Może uśmiechniemy się, ale tak sobie myślę, że Chrystus jest tym, który patrzy na nas, patrzy na naszą urodę, patrzy, jak bardzo jesteśmy pomarszczeni, jak bardzo jesteśmy grzechem obrudzeni
i mówi do nas: śpiewaj, proszę Cię, śpiewaj, czyli uwielbiaj mnie. I to jest pierwsze. Jeśli chcemy być Kościołem Chrystusa naprawdę, to powinniśmy Go uwielbiać, powinniśmy pozwolić się Mu kochać, a z tej miłości będzie się rodzić Kościół Chrystusowy prawdziwy. A więc pierwsze nasze zadanie w Kościele to oddawać cześć i chwałę i pierwszeństwo Jezusowi Chrystusowi. Wtedy Kościół staje się Kościołem.